piłkę i wo-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. No, chyba mógłby zastąpić mój awatar. Nawet główka. WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was na kanale WTF Klocki, gdzie zajmujemy się nie tylko klockami chińskimi, ale ogólnie wszelkimi innymi podróbkami, ale i również klockami alternatywnymi do najbardziej znanych klocków na świecie, czyli Lego. No i dziś trafia nam się firma Hao Yang, nie wiem co to właściwie jest, bo ta ostatnia literka jest taka niezidentyfikowana trochę. Na pewno jest to Chińczyk z krwi i plastiku, 32 Pixy 1500808, cały czas mówię, śmieszy mnie to, jak ktoś chce udawać, to naprawdę ma tyle zestawów i tak dalej. 3-in-1 plus 2 kombajny 1, czyli to jest kombajn, wygląda na to z nazwy, kombajn. No ale nie wygląda jak kombajn, mocno przypomina mi on chociażby właśnie dromadery, były takie jedne podobne, building blocks, no zobaczymy co z tego będzie, faktycznie jest to 3 w 1, alternatywy kiedyś gdzieś tam pewnie wam jeszcze pokażę. Wow, spójrzcie co tutaj mamy, a to trzeba połączyć dwa zestawy, nie, dwa kombajny 1, czyli muszę mieć dwa zestawy, wtedy połączę go w jeden taki kombajn, no okej, nie wiem czy kupię dwa, szczerze wątpię, chyba że mi to coś urwie, moi drodzy. Tu mam nawet numer zestawów, 15806 plus 15808. Nie mamy 15808. Wątpię, czy kupię 06 numer, bo tak jak mówię, no nie wygląda to, moi drodzy, zachęcająco, ale nie chwalmy kloca, bo nawet nie jedźmy po klocu przed zachodem zupki chińskiej, moi drodzy. Otwórzmy sobie i sprawdźmy, co nam się tam trafiło. A nóż widelec jest to mesjasz chińskich klocków. Jest to objawienie i w ogóle jakiś anioł, archanioł chiński. Nie, no dobra, kogo jak to szukać, moi drodzy, wątpię. W miarę cienki karton, ale oczywiście nie dla kartonu tu przyszliśmy. Instrukcja, no proszę, nie trzeba jej prasować i to się ceni, że nie trzeba po wyjęciu tej ulotki, która często jest ulotką, właśnie tu prasować. Mamy tu pokazaną alternatywę, w sensie tą jak złączymy dwa. Natomiast jedynka, no taka jedynka podstawowa konstrukcja, no taka no szybko pokazana w trzech ruchach, wiecie, to przypomnę takie rysunki. Narysuj kreskę, drugą kreskę, bach, gotowy rysunek, nie? Dobra, folia śmiesznie zgrzewana, pierwsza z takim zgrzewem folii się spotykam. W żaden sposób się to nie otwiera, ale folia grubiutka, to jest raczej zazwyczaj dobry znak, bo grubiutka folia, wiecie, to jest dobry znak, że dbajemy na kogoś o jakość. Mamy chipka, no i już widzę, że nie do końca jest dobrze, moi drodzy. Mamy na pewno różną wersję kolorystyczną, chociaż tu jest niby narysowane tak na niby czerwono, a klocek jest stricte pomarańczowy. Ale z drugiej strony już jest bardziej pomarańczowo niż czerwono, chociaż bo ja wiem. Ale dobra, to jesteśmy w stanie jeszcze, moi drodzy, przeboleć. Sprawdźmy najważniejszą rzecz oczywiście tutaj, jak ma się sam chipek, bo nie wygląda on zbyt dobrze. Dobra, ciężko, ale jakoś mi tutaj to weszło. Przypuszczanie, że zdjąć to będzie niemalże niemożliwe, te nogi, ale oczywiście mogę się mylić. Tu nam jakoś weszło, ale... Dobra, rozłączyło, ale naprawdę potrzebowałem kupę siły i jeszcze więcej siły, by to włożyć. Ta noga chodzi bardzo ciężko, ta chodzi trochę lżej, ale okej. Nie wiem, czy on tutaj stanie na czymś, bo nie wiem, czy widzicie tą krzywiznę nóg. Czy to się da w ogóle jakoś naprostować? No nie wiem, zobaczymy. Tu w kroczu też jakiś taki dziwny klimat, w kroczu zdecydowanie dziwny klimat. To znaczy, chodzi mi o to, że wiecie, nie dociska się to do końca, dalej te stopy są krzywe. Dobra, test, tak pytam, stania. No dobra, jakoś wszedł, ale wszedł bardzo ciężko, moi drodzy. Również przecież on posiada główkę i... No, chyba mógłby zastąpić mój awatar. Nawet główka wchodzi ciężko, naprawdę, ja nie symuluję, naprawdę on wchodzi ciężko i nie chcę... Serio! Dobra, nogi odchodzą, ale główka już na, moi drodzy, serio nie zejdzie. Serio. Naprawdę, główka nam już nie zejdzie, tym bardziej nie pokręci się, moi drodzy, tym bardziej się nie zakręci, nie... serio, mam... Widać to, że mam te... No, spójrzcie, tu widzicie, aż mi się naruszyło chyba na skórek ręki. Naprawdę bolą mi teraz ręce. No, z tyłu chyba miał być nadruk z tyłu. Chyba tu coś miało być.
Ale chyba się nie udało. No ale dobra, powiedzmy z chcieli. No ta odznaka znaczy, że jest jakiś policjantem. Tu mamy to logo firmy. Nie wiem, czy ktoś chciałby wiedzieć, jakie to jest firmy, pamiętać ją. Zaczyna się, moi drodzy, źle, ale jak już wspominałem, że brakuje mi takiego rasowego, złego właśnie WTF-a. Jakieś ubytki tu w ręce ma, jakby jakieś no niezbyt dobre brały tutaj, prawda, tabletki na siłownik, które zrobią jakieś dziury w mięśniach. W drugiej ręce już takiej nie ma dziurki, więc jest znacznie lepiej. Ta rączka to w ogóle mam wrażenie, że luźno lata. No luźno, mocno luźno latają te łapy, ale okej, okay, ale głowa się naprawdę, wyście mi, nie ruszy się, jak? Więc uważajcie, jeżeli kupicie te klocki, jak włożycie głowę, już jej nie ruszycie, już jej nie zdejmiecie, uwierzcie mi. Czapka również wchodzi bardzo mocno, trzeba włożyć siły, żeby ją zdjąć, ale w odróżnieniu od głowy się zdejmie. Ciekawi mnie, czy ktoś z was zdjął mu tą głowę, czy nie. No hipek zły, moi drodzy, nie oszukujmy się, jest zły. Ten dziwny klimat, w sensie w kroczach już mówiłem, te klocki nie dostałem. Jakoś tam wchodzi, rączki chodzą bardzo luźno, tu w ogóle się kręci, czułbym mógł to, wiecie, kręcić jak młynkiem. Próba nadruku, tu słaby nadruk, no i głowa, którą tak włożyliśmy, będzie stale krzywy. A sam nadruk na twarzy, to mówię, no to jest coś, co mógłby śmiało mój awatar zastąpić na tym kanale. Chociaż nie, no może jest minimalnie lepszy niż tamten awatar, chyba, ale nie dam sobie, że tak powiem, nic uciąć. Nigdy nie dawać sobie nic uciąć za chińskie klocki. Dobra, moi drodzy, złóżmy sobie pojazd na speedbuildzie oczywiście. Moi drodzy, mamy zbudowanego Haoyang, zgodę, że to jest Haoyang jednak. No i cóż ja mogę powiedzieć, w końcu trafiliśmy na coś złego, tak naprawdę złego. Choć były gorsze zestawy, moi drodzy, ale jest coś naprawdę w końcu złego. No moi drodzy, jak widzieliście, miałem przeogromne na przykład problemy z wciśnięciem tego, naprawdę musiałem wkładać tu kupę siły, nie wiem czy... Nie, to jest marker, spokojnie, ale tu też również, no patrzcie, jest ze skóry, kurde, naprawdę uszkodziłem tu skórę. Tu spójrzcie na tego kciuka, jak to poszło, naprawdę uszkodziłem sobie tu potężnie. Ten klocek, to widzieliście na speedbuildzie, nawet to się przedłużało, żeby wcisnąć tego klocka w to. Kolor w ogóle tych klocków to jest naprawdę lichuteńki, moi drodzy. Sam konstrukt również, jeżeli chodzi o swoją konstrukcję, no nie powala, ale to byłbym w stanie jeszcze wybaczyć. Tu widzieliście, hipka się, bałem go na siedząco wkładać, bo się mimo wszystko, że klot jest bardzo solidny, to nie powiem, jest tak solidny, że hej, mimo wszystko bałem się, że no gdzieś go wezmę i złamę ten pojazd tak ciskając. Mimo wszystko też widzicie, pomimo naprawdę dużej siły, on się nam w 100% nie dociśnie tutaj do końca. Koła sobie latają jak chcą, widzicie, one się tak trzymają tu no dosłownie, ale nie spadają, więc tu spokojnie, nie spadają nam w żaden sposób, więc tu się nie mamy o co obawiać. Klot trzyma się w miarę ok, w sensie trzyma się podobnie jak Lego, czyli mocno się trzyma, nie schodzi tak łatwo, więc tu się nie musimy obawiać o takie rzeczy, natomiast mówię, no są elementy, które naprawdę idzie sobie odciski porobić na palcach, jak to czy te koła, żeby cokolwiek z tym zrobić. Rączki przez to, że takie są mocno luźne, mogą mu to w jakiś sposób opadać przy bardziej intensywnej jeździe, wyjątkowo teraz się uparł i mu nie opadają. Moi drodzy, więc no nie jest po prostu za dobrze, nie powiem, nie jest za dobrze. Tak, to mi zrobił ten zestaw, moi drodzy, to mi zrobił ten zestaw bez kitu. To kierownica również się trochę bałem, ale na szczęście okazała się niełamana, ale spójrzcie, jakie ona również tutaj może rzeczy robić, no ale okej, jest im to wybaczyć, ważne, że nie spada. Moi drodzy, natomiast te koła również, no tutaj patrzcie, jak się telepią. Dodatkowo jeszcze jak jeżdżę tym wozem, nie wiem, jak to widać, o tu się kręcą wszystkie kółeczka, ale na przykład tu już... O nie, dobra, jak dobudowałem, kręcą się wszystkie, bo jak nie był zbudowany cały, to był zbyt lekki i nie wszystkie koła ładnie mi dociskały do ziemi. Dobra, to jak jest cięższy, to dociskają, no to chwała przynajmniej
ci za to zostawię, że koła zaczęły się dociskać. No moi drodzy, my dawno nie trafiliśmy na nic złego, tęskniliśmy na czymś naprawdę złym i trafiliśmy na coś naprawdę złego. Moi drodzy, Hao Taong. Hao Yang ma alternatywne inne jeszcze zestawy do kupienia, ale ja wam ich nie polecam. Okej, jakość klocka jest okej, kolory przeżoczystych są fatalne, hipek jest, no mówię, zły. Te nogi nie dociskają się, przez co ciężko on stoi. Głowę raz włożyliśmy, już się nam głowa nie zdejmie. Ja go kupiłem bodajże za 3 zł, to go jeszcze w miarę tłumaczy jakkolwiek. Ale po prostu klocki nie są, moi drodzy, dobre. Okej, jak już to zbudowaliśmy, już się tym bawimy, no to jakoś można. Mieliśmy zdecydowanie gorsze zestawy w swojej karierze. Hipek jednak trochę straszy tym swoim nadrukiem i tak dalej. Do kupienia na wakacjach, zostawienia na wakacjach i nie płakania po nim w aucie, że zostawiliśmy klocki, okej, nadaje się. Ale do niczego innego się, moi drodzy, za bardzo, moim zdaniem, to nie nadaje. Choć im się dłużej bawię, tym jakby bardziej mi się, no może podoba to ze słowa, ale bardziej się przekonuję, że nie jest aż tak tragicznie. A mimo wszystko myślę, że zasługuje na 4 na 10 maksymalnie. Da się tym w miarę pobawić, zrobicie sobie odciski pewnie to montując, głowy już nie zmienicie, rączki chodzą inaczej, nadruki niektóre są koślawe, gdzie ma dziury w rękach, nogi się nie dosiądą, klocki chodzą luźno. Jak widzicie, jest tu dużo minusów. Na szczęście plusem jest to, że klocek jest naprawdę raczej solidny. Nie bałbym się o to, że nam się złamie w rękach. A były już takie klocki, tam się łamały w rękach, moi drodzy. Jest przynajmniej naprawdę solidnie wykonany ten klocek. I to jest ogromny plus. I to jest też plus właśnie, który mu daje tą czwórkę. Bo za sam pomysł pojazdu, jakość wykonania kolorków czy hipka, to w życiu bym takiej oceny mu oczywiście nie dał. Teraz więc do waszej oceny pozostawiam, czy wam zależy na hipku, czy wam zależy na twardych klockach, na którymi się może w jakiś sposób znęcać. Nad tym nie da się, moi drodzy, znęcać, to zdecydowanie klockami, myślę, że będą twarde. Natomiast czekajcie, jeszcze ostateczny test. Dobra, wszedł w miarę fajnie hipek, ale trzyma się to zdecydowanie mocniej niż słabiej. Ale widzicie, no jak tak dociskam lekko, to co się dzieje, a musimy naprawdę mocno tu dociskać. A i tak nie dociśniemy tego do końca. No cóż, moi drodzy, wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. W końcu trafiliśmy na perełkę z cyklu słabe, bo ostatnio było coraz mniej tego, niestety. Fajnie, że trafiliśmy na perełkę z cyklu słabe. Zapraszam was oczywiście na inne recenzje na tym kanale, bo nie brakuje tu zestawów słabych, nie brakuje też zestawów dobrych, was również na nie zapraszam. Ale zapraszam was też na inne filmiki, chociażby na moim kanale gamingowym, gdzie znajdziecie dużo gier z LEGO, bo jednak gram tam w oryginalne gry LEGO, jak i na bazowy kanał, gdzie również zestawy LEGO znajdziecie. Dzięki jeszcze raz i wyczekujcie kolejnych śmiesznych zestawów. Bye!